Witam z całego serca. Kosmici to demony. I w zasadzie na tych słowach można by byłoby zakończyć ten temat. No ale film byłby za krótki, a mi jednak płacą za metraż, więc powiem jeszcze dla potrzeby ludzkiego ego, bo tym się tutaj posługiwaliśmy wszyscy. Ktoś jak mówi mi, że nie ma ego, to bardzo mnie śmieszy, bo otwarcie serca w tym świecie staje się wielkim ewenementem. Otwarcie jednego serca jest otwarciem całej naszej świadomości. Jest wielkim, totalnym przebudzeniem, gdzie nikt nie będzie ci zadawał już takiego pytania. Jak wielu na to się nabierało, jak wielu to łykało, jak wielu przyjmowało channelingi, przekazy od innych światów, naprawdę to było tak, że jawił ci się w głowie demon, który doskonale ciebie znał i dawał ci takie prawdy, właśnie w które wierzyłeś. Jeśli wierzyłeś w anioły, to on pojawiał ci się i pokazywał obrazy, że z takimi skrzydełkami jesteśmy. A tu mi się przypomina Dzień Świra. Tak czy inaczej, wszystkie były fałszywce, bo to były anioły, były demonami kościoła. A ty naiwnie je łykałeś, myślałeś, że te z rogami to są diabły. A reszta to są te dobre, które będą nawracały i szerzyły słowo Chrystusa. A kto to był Chrystus? To był demon kościoła. Gościu Joshua nigdy tak się nie nazywał. Nie mienił się niczym panem. Jakże musiałeś być upadły, skoro klękałeś na kolana, wielbiąc śmierć męczeńską, jego cierpienie, przenikając się obrazami ran, cierpienia, krwawienia jego boku, krwawienia czoła, krwawienia serca. Tak głęboko upadliśmy, bo przyjęliśmy jakoby wiarę w demona, który jawił się jako Jehowa, jako Allah, jako Mahomet, jako Chrystus, i my przed tym upadaliśmy. A potem podawano nam ezoterykę jako ujednolicenie wszystkich religii, że teraz jest nowy etap, że teraz nie jemy mięsa, ale oto jak barany byliśmy wprowadzani w złudną, fałszywą przemianę kolejnego więzienia jawiącego się jako matriarchat, jako niewola, jako zemsta wielkiej mateńki. Jako kara dla mężczyzny, że tak skrzywdził kobietę. Dlatego jest tak, ma być tak upodlony. Dlatego ma być bezdomny, bez pieniędzy. Dlatego ma nie być dla niego nigdzie pracy. Dlatego ma nie być dla niego wsparcia. Tak się działo. Ja jednak wiem, że matka ziemia, matka natura, matka to źródło, matka to tak samo ojciec, jak i matka, to żeńskość i męskość. To jest jedna świadomość i że to ja tym jestem i ja daję sobie wszystko. W ten sposób moja świadomość, czyli twoja świadomość, też się zmienia. Nie oczekuj, że ja powiem ci wszystkie prawdy. Ciesz się własną ścieżką, własnym odkrywaniem. I zobacz sam ten świat. Okej, pokazuję ci kierunek.
ktoś to kiedyś zainicjował, dlatego ktoś też inicjuje odwrotność. Przybywam ja, przybywasz ty i razem stanowimy autentyczną rekonstrukcję cząstki prawdziwego Boga, czyli miłości. Ja nią jestem. Przyjmując, że jestem, przyjmujesz przeobrażenie. Przyjmujesz autentyczność istoty i w ten sposób znikają złudzenia, że oto przyjdzie Mesjasz albo inny kosmiczny świat przybędzie na Ziemię i nas wyzwoli. To była martyrologia, to były złudzenia, to były kolejne lata niewoli, cierpienia, na które się zapisywaliśmy i kosmiczne światy, zmaterializowane wręcz demony, gotowały nam kolejne niewole, wręcz konkurowały między sobą o dobytek, jaki dla nich się staliśmy, o pokarm. Tym staliśmy się jako źródło. Jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Demony, kosmici to nie istoty. Anioły nie są żadnymi istotami. Jahwe nie jest żadną istotą. Weź to poczuj. Nie żebym ci sugerował. Oczyść wszystkie za, przeciw, wszystkie poglądy i sam to zobacz. A wtedy uwolnisz siebie od dogmatów, od przekonań, od tego, czym się stałeś, właśnie przyjmując dogmaty w drugą stronę. W ten sposób znika złudzenie, znika śmierć, znika niewola, znikają byty. Bo kiedy stałeś się ofiarą, kiedy wypełniałeś ofiarę, zobacz, jak demoniczne religie, sekty watykańskie napierały, aby ciągle czynić ofiarę, mszalną, rytualną ofiarę, aby były świece, aby była krew, aby był dym, aby były ukłony, aby były zawyzywania, wzywania demona, aby były kości zmarłych jako relikwie, potrzebne artefakty do wywoływania bytu śmierci. Ale to ty stawałeś się ofiarą. Pasożyt przybywa wtedy, kiedy jest ofiara, kiedy siebie nie kochasz, kiedy zagubiłeś miłość, bo wszedłeś w umysł. Lapidarny program, który dał mi jako świadomości fascynację zobaczenia odwrotności, zobaczenia świata śmierci. Nareszcie z tego świata wychodzę. Nareszcie powracam do żywych, powracam ja, powracam ty, bo oczyszczam siebie z przekonania, że są kosmici dobrzy i są ci źli, że są ci, którzy chcą nam pomóc. A widziałeś w tym świecie, że coś się działo za darmo? Nie. Wszystkie one chciały twojej krwi. Wszystkie one chciały twojej energetyki. Wszystkie one chciały twojego życia, dlatego obumierałeś. Prawdziwy Joshua mówił zwyczajne słowa. Został w swoim świecie przemilczany. Praktycznie żaden uczony w piśmie, żaden kronikarz, a było ich wielu w owych czasach, o nim nie wspominał. On mówił w prostocie. Słowa piękne, wielkie, przemilczane, zapomniane, ale jego energię, jego przybycie jako pomoc w uwolnieniu zostało zawłaszczone na kolejne tysiąclecia niewoli. To wciąż się powtarzało.
nareszcie to przerywam, bo dając miłość sobie, skupiając się na sobie, uwalniając dosłownie wszystko, prawdziwie powracam do domu. Tak, dom to miłość, dom to serce. Tu jest moja świadomość i przeolbrzymi umysł istoty doskonałej, istoty światła, istoty świetlistej. I nie, żebym ci prawił tutaj dyrdymały, jakoweś prawdy. Ty jesteś prawdą, bo jesteś miłością. Kocham cię.